Tak. Mamy przyzwyczajenia skuterowe, nogi wiszą, pamiętajmy. Ruszamy, nogi są na podnóżku i nogi są dopiero wtedy, kiedy zatrzymujemy się motocyklem. Nie może być sytuacja tego typu, że motocykl przemieszcza się 5-10 km na godzinę, a nogi nam wiszą, bo wygląda to tak, jakbyśmy jechali nie jednośladem, tylko na koniu. Robimy teraz znowu stalą wolny, pełnych 5 ósemek, niekoniecznie musi być upewnianie się. Rozpoczynamy zadanie, upewnienie się tylko przed rozpoczęciem jazdy. Głowa w jedną, w drugą stronę. O, i proszę bardzo, brak płynnego ruszenia powoduje to, że już mamy pierwszy błąd. Troszeczkę gazu sobie próbujemy dodać i płynnie sprzęgiełko. O, drugi raz brak płynnego ruszenia. Nie musimy dawać luzu. Jedyneczka, sprzęgiełko wciskamy i próbujemy wtedy z tego sprzęgła. Daj jedyneczkę sobie, zmień sobie nogę. Obróć głowę. O. Trochę gazu i płynnie, na 2-3 metrach on ci musi ruszyć. Jeszcze trzymaj, trzymaj. O, teraz będzie dobrze. O. Pierwsza brameczka. Druga brameczka. Trzecia brameczka. Czwarta brameczka, przez środek jedziemy. O, i wjeżdżamy na ósemkę. Będzie pełnych 5 ósemek. Pierwsza ósemeczka, ładnie. Jedziemy, jeszcze 4 ósemki. Widać, że tor jazdy jest nieustabilizowany. Ruchy kierownicą są chaotyczne. Wcześniej osoba nie miała do czynienia z tego typu manewrami. Druga ósemka zaliczona. Niemniej poruszanie się po ósemce jest prawidłowe, bo kursant nie podpiera się nogami, nie najeżdża na linie określone, wytyczone ósemką. Trzecia ósemka prawidłowa. Jedziemy czwartą ósemkę. O, proszę bardzo, podparcie, ale jedziemy dalej. Zadanie byłoby już do powtórzenia. Piąta ósemka prawidłowa i wyjeżdżamy w slalom wolny. Proszę bardzo. Nogi do zbiornika, ze slalomem sobie radzi zdecydowanie lepiej niż z ósemką. Zatrzymujemy się. Co należy powiedzieć? Było podparcie, zadanie należałoby powtórzyć.